Siema, tutaj Kozak na Koza Sport, witam was w kolejnym odcinku od Zera do Chwały. No i jest to odcinek troszkę inny niż zwykle, ponieważ dziś mam dla was taki trochę raport z pola walki, jeśli chodzi o to, co dzieje się z naszym klubem Food Champions. Zaprezentuję wam parę spotkań, ale głównie jest to odcinek taki pogadankowy, żebym mógł wam opowiedzieć moje pierwsze odczucia związane z tym trybem gry, bo gram w niego po raz pierwszy. No i może dać wam parę rad, jeśli prowadzicie taki klub jak ja, jeśli podchodzicie do tych Food Champions tak jak ja, co robić, a może czego warto unikać. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Umówmy się, że jeśli jak zwykle przebijecie to 2,5 tysiąca łapek, to jutro pojawi się bardzo podobny odcinek w tym stylu, też pokazujący to, co będę robił, prawdopodobnie już troszkę innym składem, bo ten skład, tak jak zapowiadałem, dzisiaj w nocy będę chciał sprzedać, żeby na nim troszkę zarobić. Jak widzicie na ekranach, macie skład mojego pierwszego przeciwnika. Mój mecz pierwszy wygrałem bez najmniejszych problemów i zastanawiałem się, kurczę, wszyscy mówią, że jest tak ciężko w tym Food Champions. Rzeczywiście przeciwnik mnie cisnął, ale mi grało się naprawdę łatwo. I słuchajcie, w całym tym Food Champions, w którym rozegrałem na razie tylko 9 spotkań, we wszystkich meczach, w których grałem po swojemu, grałem i wygrywałem. Nie było czasami łatwo, ale udawało mi się wygrać. Kiedy tylko w głowie pojawiała mi się lampka, kurde, może włączę autobus, może bardziej cofnę się do obrony, może spróbuję czegoś, co nie jest normalnym moim stylem gry, od razu przegrywałem. Jeden przeciwnik miał bardzo dobry skład, strzelił mi 2 gole, stwierdziłem, może wychodzę za bardzo ofensywnie, dałem autobus i przegrałem najwyżej w tej FIFA i chyba najwyżej w całym swoim życiu w FIFA 9-0. Jeszcze nigdy coś takiego mi się chyba nie przytrafiło. No ale takie rzeczy dzieją się w Food Champions. Słuchajcie, ja wiem, jaki mam skład i wiem też, na co mnie stać z tym składem, dlatego pamiętajcie, zachowywać spokój. Ja naprawdę nie liczę tutaj na jakiekolwiek rangi wyższe niż srebrne. Te i tak dają nam już całkiem ciekawe nagrody, a ja jestem tutaj tylko i wyłącznie po te nagrody. Nie gram w tym trybie po to, żeby udowodnić, że jestem jakimś mistrzem. Nie gram w tym trybie jakoś, żeby żeby poprawić swoje umiejętności, to tak. Ale jak gdyby liczą się dla mnie te paczki, liczą się dla mnie te końce, dlatego powoli, powoli sobie do tego wszystkiego idziemy. Widzieliście, w pierwszym meczu szło mi świetnie, no a tu mamy drugi mecz i do momentu, kiedy przegrywałem 4-0, grałem na autobusie, bo przestraszyłem się mojego przeciwnika. Miał Lukaku, miał Bale'a. Co najlepsze, on sam grał na autobusie i zwykle rozmontowywało mnie jego trzech zawodników. Właśnie Bale, Lukaku, jego SPO, którego już nie pamiętam. Chyba to był Iniesta, ktoś w tym stylu. A kiedy już stwierdziłem, dobra, walić to, najwyżej przegram trochę wyżej, dałem swój albo balans, albo defensywny, bo zwykle gram pomiędzy balansem a defensywnym, zacząłem, no strzeliłem gola i zacząłem się odkuwać. Wszystkie te statystyki, które widzicie teraz, nabiłem w momencie, kiedy zacząłem grać po swojem. Oczywiście meczu nie wygrałem, ale zdobyłem doświadczenie, które przydało mi się chociażby w tym spotkaniu, którego do końca też nie przekułem na wynik w pewnym momencie, bo na początku zacząłem grać bardzo dobrze. Jak będziecie widzieli, włączę defensywne na początku, bo tak zwykle robię, jeśli ktoś ma formację taką jak ja mam, albo ogólnie jakiś ofensywny typ formacji, żeby po prostu mój zespół nie zapuszczał się za daleko na jego połowę. Wolę samemu to kontrolować. No i tu możecie w ogóle zobaczyć fantastyczną akcję. Zaraz będzie przechwyt piłki w wykonaniu bodajże Castro. Tak jest, zobaczcie to podanie w ogóle jak przeszło. Theo Walcott, napastnik na 7 zgraniach, robi robotę, wystawia piłkę do Depaya i w tym momencie mój przeciwnik zaczął mocno napierać, więc stwierdziłem, cofnę się, żeby to przetrwać. Jak tylko się cofnąłem, mój przeciwnik strzelił najpierw jednego gola. Tutaj widzicie Eriksenem, swoją drogą fantastyczne trafienie. Potem dołożył zaraz drugiego gola i moja przygoda na autobusie skończyła się przegrywając 3-1, więc jak gdyby chcę wam przez to powiedzieć jedno: nieważne, jaki macie styl gry, ważne, żebyście cały czas byli wierni temu stylowi gry, który zwykle daje wam zwycięstwa, bo kiedy próbujecie tutaj coś eksperymentować, kiedy do głowy wchodzi wam pomysł, może będę robił to, może będę robił to, wkrada się ta niepewność, no to niestety przegrywacie, przynajmniej tak jest w moim przypadku i myślę, że to jest coś, co może spotkać z wielu z was, że przy tych Food Champions staracie się robić coś, czego zwykle byście nie robili, bo to są Food Champions. Tutaj trzeba robić to, tutaj trzeba robić tamto. Kiedy tylko zmieniłem na balans, czy tam na defensywny, zacząłem wychodzić bardziej zawodnikami, doprowadziłem już do wyrównania, było 3-3, no a w pewnym momencie zaraz zobaczycie, że wyszedłem na prowadzenie. Memphis Depay tutaj robi dub, skoro przeciwnik tak lubił tą cieszynkę, to czemu też jej nie wykorzystać? Tutaj jeszcze świetna piłka do Salvadora Agry, no i ten wykańcza z lewej nogi w 115 minucie. Mieliśmy już 4-3 w tym spotkaniu, jednak parę minut później tu oddaję całkowity szacunek mojemu przeciwnikowi. Wow, bo ten rzut wolny to była absolutna poezja. No lepiej się tego nie dało wykończyć. Bramkarz bez szans, piłka odbita od poprzeczki. No i skończyło się 4-4, ale mieliśmy jedenastki, a jako że ja wiem, jak wyjmować jedenastki w tej FIFA, myślę, że wielu z was zna na to sposób, no to udało mi się zwyciężyć. Wiem, jak bronić jedenastki, do końca nie wiem, jak je strzelać. Na szczęście przeciwnik tutaj także się pomylił. No i zgarnąłem kolejne 3 punkty. I to tylko i wyłącznie dzięki temu,
że zacząłem grać po swojemu. Dlatego słuchajcie, nieważne czy w jednym meczu przegracie wysoko, grając po swojemu i tak dalej. Pamiętajcie, ważne jest w tych mistrzostwach FUT zachowywać komfort psychiczny. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że kiedy tylko coś nas zaczyna zjadać, że przeciwnik tu jest od nas lepszy, tu się czujemy niepewnie, to przynajmniej ja dostaję od razu parę bramek i mogę żegnać się z kolejnym zwycięstwem. Więc dla mnie bardzo ważne jest po prostu to, żeby czuć się lepszy cały czas od przeciwnika, nawet kiedy do końca nie jest to prawda, ale czuć, że mój styl gry w końcu przyniesie efekt, że w końcu wygra. Tutaj swoją drogą bardzo ładna sytuacja, dająca nam prowadzenie 1-0 w 13 minucie. I tu wyszedłem na przeciwnika zupełnie bez strachu. Może kwestia też tego, że jego skład nie był jakiś oszałamiający, bo jednak kiedy widzimy tego Bale'a i Lukaku na ataku, kiedy widzimy, że ktoś ma legendę w składzie, no to myślimy troszeczkę inaczej. Tutaj przeciwnik nie miał najlepszego, znaczy może nie miał najlepszego, no miał Remiego, który jest znakomity, miał jakiegoś informa, no ale on na przykład w ogóle nie potrafił wykańczać. Mojego rywala tam zgubiło to, że mimo, że ja popełniłem sporo błędów w defensywie w tym spotkaniu, bo wtedy już byłem bardzo zmęczony, bo to już była bardzo późna noc, w zasadzie bardzo wczesny ranek, to mimo to, że ja popełniłem te błędy, przeciwnik w ogóle nie umiał wykończyć. Miał z 4 setki, mnie uratowało to, no tutaj wykończył tą sytuację, ale tak, miał wykończenie naprawdę tragiczne, miał bardzo dobry środek pola, potrafił grać w środku pola, ale za to jego obrona już nie była najlepsza i w zasadzie powstrzymywał mnie tylko w środku pola. Tu widzicie jeszcze statystyki tego spotkania. No a teraz przenieśmy się na chwilę na żywo na moje konto, żebym mógł pokazać wam, jak wyglądają moje statystyki, gdzie ja na dobrą sprawę się znajduję. Jak widzicie, mamy 5 zwycięstw, meczów rozegranych 9, więc mój bilans jest pozytywny, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy. Dopóki będę miał bilans na równi zwycięstwa z porażkami albo minimalnie pozytywny, ja będę zadowolony, bo zdaję sobie sprawę z tego, jaki mam skład, zdaję sobie sprawę z tego, jakie mamy umiejętności i możliwości na tym koncie, więc jak gdyby ja tutaj staram się być jak największym realistą. Kiedy spojrzymy na moją rangę, jak na razie jestem w brązie 1 i celowałbym w jakieś srebro, bo tam już nagrody wyglądają naprawdę fajnie. Zobaczmy sobie właśnie, jak prezentują się te nagrody. No niestety musimy zejść na razie na sam dół. Jestem w brązie 1, czyli już i tak na naszym koncie. Mamy zarobione 7,5 tysiąca monet i jedna paczka zawodników premium. No ale zobaczcie, gdyby nam się jakimś cudem, jeśli miałbym tyle czasu, udało dostać do srebra 2, to mam już dwa razy więcej monet, jedna mega paczka, no i jedna złota paczka rzadkich kart, więc w sumie myślę, że to srebro przynajmniej 3 jest jeszcze dla mnie osiągalne. Mówię tutaj przede wszystkim o czasie, bo jak gdyby meczów jest na tyle dużo, że te spotkania tak czy tak wpadną, no ale nie wiem, czy po prostu będę miał na tyle czasu, żeby dostać się do tych wyższych rank. Nie celuję w ogóle w złoto, nie celuję w ogóle w elitę, ani w top 100 i tak dalej. Tutaj nie ma o czym mówić. Myślę, że może za jakiś czas złoto będzie dla mnie osiągalne, jeśli będę miał lepszy skład i dużo czasu, ale na razie srebro w zupełności mi wystarczy, a już ten brąz 1 jest i tak dla mnie miłym zaskoczeniem, bo udało mi się go wbić w miarę szybko, jak na to, czym dysponujemy. Jeszcze wracając na chwilę do tego składu, mówiłem, że ten odcinek będzie taki bardziej pogadankowy. No, będę go sprzedawał za niedługo. Czemu? Bo ceny zawodników na razie są naprawdę wysokie i mogę na tym wszystkim zarobić. Teraz Eden Hazard będzie musiał w ogóle wskoczyć do 11, bo Memphis Depay dostał kontuzji, więc jak zwykle sprzedam tych wszystkich zawodników, którzy są w tym składzie i nie są w tym składzie z Carrasco. No i zobaczymy, ile uda mi się zarobić. Potem mam nadzieję, że w poniedziałek przyjdzie czas na inwestycje, ale o tym, jeśli ten odcinek wam się spodoba w takiej formie, pomówimy sobie jutro. Tu jeszcze chcę wam jedynie pokazać moją listę transferową, bo zarabiam troszkę na brązowych paczkach i naprawdę zarabiam, bo otworzyłem paczek brązowych 50, no i złożyło się to na niezły profit, złożyło się to na fajne squad building challenge, gdzie trafiłem Musonde. No ale o tym pomówimy sobie przy okazji innego odcinka, gdzie będę troszkę mówił właśnie o tym, jak staram się zarabiać na tym koncie. Ale w tym momencie to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka forma wam się podobała. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie subskrybować, żeby być na bieżąco nie tylko z tą serią, ale także z innymi materiałami. A tymczasem bardzo serdecznie wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!